Siema, siema, tyle widzów, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy oglądać sekrety rodziny. Dawno nie było sekretów rodziny, a ja uważam, że to jest bardzo ciekawy serial. Trochę underrated, bo tak wszyscy się skupiają na ukrytej prawdzie, na trudnych sprawach. Wiadomo, to są gołciki, ale jednak sekrety rodziny, no, potrafią dać bęgiera. To jest odcinek z polecenia waszego. Miejmy nadzieję, że będzie dobry. Ja nic o nim nie wiem. Kompletnie nic. Going in blind. Także moi drodzy, bez przedłużania. Sekrety rodziny, odcinek 260. Zapraszam. Dobra, schodek teraz będzie. Jeszcze jeden. O, super. Tamtego dnia minął rok od mojej pierwszej randki z Łukaszem. Z tej okazji postanowiłam urwać się wcześniej ze szkoły i spędzić z nim trochę czasu sam na sam. To się nazywa rocznica. To jest po prostu rocznica. Ale okej. Good effort. Nie wiem, dlaczego postanowiłaś zawiązać mu oczy, ale w porządku. Nie, nie wiem, może taki macie king. No, chodź. No, mogę już ci odsądzić. No. Przyprowadziłaś mnie do domu swoich starych? Kurwa, po prostu do mnie zaprowadziłaś? Jak zrobiłaś całą tą szopkę z tą, z tym zasłanianiem oczu i tak dalej, to myślałem, że do Energylandii jedziemy. Nie ma moich starych. Mamy całą chatę dla siebie. W takim razie zmieniam zdanie. Ta niespodzianka zaczyna mi się podobać. Nie, ale tak kompletnie bez ściemy. To zawiązanie oczu jest tak bardzo bez sensu. Jakby, w sensie, rozumiem, chciałam zrobić niespodziankę, ale... Ale no na Boga, to daje mu taką insynuację, że idziemy w jakieś cool, świetne, niesamowite, nowe miejsce. Nie, bo pojechali do jej domu. A taka? Taka? Podoba mi się jeszcze bardziej. Ale jesteś pewna, że zaraz nie wrócą? Nie, daj spokój, jest 13. Moi rodzice wrócą najwcześniej za 2 godziny. A tu taka niespodzianka. Ojciec akurat dostał rozwolnienia i jedzie do domu. Jakiś wirus przejdzie za kilka dni. Cześć. No cóż, starzy pojechali, ale zapomniałem ci powiedzieć, że jest siostra. Ona w ogóle dziwna, mieszka w ścianie i zapominamy, że ona istnieje, ale nie przeszkadzaj sobie, nie udawaj, że jej nie ma. Miało być sexy, a wyszło creepy. Nie wiem, czy byłam bardziej przerażona, czy wkurzona. Mówiłaś, że jesteśmy sami. No bo tak myślałam. Kiedy w ogóle jesteś? Co ty tutaj robisz? Spokojnie, wytłumaczę wam zaraz wszystko. Okej, dobra, jest trochę przerażające. Przychodzisz do swojego domu, który jesteś święcie przekonana, że będzie pusty. I jest jakaś obca kobieta, która jest tak... Oh, hi Mark. Nie, to trzeba dzwonić na policję. Nie, ja nie chcę tylko słuchać. Dzwoń na policję. Słusznie. Nie dzwoń na policję, jestem znajomą twoich rodziców. Tak, na pewno moi rodzice dali ci kluczy do naszego mieszkania, pozwolili grzebać w moich rzeczach. Nie dzwoń na tą policję, Matylda, zadzwoń do taty najpierw. A skąd ty wiesz, jakie mam na imię? Co? Od twojego taty. Jesteś Matylda Oleszko, twój tata to jest Romek. Zadzwoń do taty najpierw, proszę. Nie wiem, czy to są jakieś szczególnie trudne do pozyskania informacje w dobie takiej, w której jesteśmy teraz. To jest jakieś 3 minuty googlowania. Zastanowiło mnie to, że znała moje imię, nazwisko, imię mojego ojca. Jeżeli faktycznie była znajomą moich rodziców, to czemu oni nic mi o niej nie powiedzieli? Protip, złodzieje z reguły nie robią tak, że po prostu wpieprzają się na chybił trafił do jakiegoś domu, tylko oni go obserwują przez dłuższy czas, więc mogli na przykład dowiedzieć się, jak masz na imię. Ta pani może być złodziejką, która sobie przygotowała całą tą historię, całe te alibi. A z drugiej strony poprosiła, żeby zadzwonić do tego ojca, to trochę byłoby kontrproduktywne, gdyby chciała, nie wiem, zajebać jakieś ozdoby stamtąd. W sumie w tym domu nic nie ma. Romantyczny nastrój minął i Łukasz poszedł do domu. Matylda jest zła, że niespodzianka dla jej chłopaka nie wypaliła. Ale również ciekawa, kim jest kobieta, którą spotkała w swoim domu. A przynajmniej już jest ten ojciec. Bałem się, że chłop po prostu ją zostawił z tą dziwną kobietą. Był like, cóż no, nie będzie Morenki, no to bajo. Ania, to nasza kuzynka. I to dlaczego ja nic wcześniej o niej nie wiedziałam? Nie utrzymywaliśmy z nią kontaktu. Masz prawo jej nie pamiętać. No i tak nagle spadła z nieba? No wiesz, czasami tak jest, że z kim się nie utrzymuje kontaktu. Wszyscy jesteśmy zabiegani. A poza tym Ania przez ostatnie 9 lat była za granicą. A to nie, to spoko. Nagle się wpieprzyła nam na chatę jakaś zaginiona kuzynka. Nie, luzik, tato. Mieliśmy taki odcinek, gdzie pojawiła się nagle jakaś zaginiona babka po latach, która się okazała być guru sekty. Wtedy chodziło o pieniądze. Teraz też pewnie będzie chodziło o pieniądze. Zawsze chodzi o pieniądze. Miałam wrażenie, że ojciec się zdenerwował. Co było w tym złego, że chciałam wiedzieć więcej na temat mojej kuzynki? No, mi się wydaje, że w czasach internetu to chyba nie jest problem utrzymywać kontakt z rodziną. O, cześć, widzę, że się zadomowiłaś. To bardzo dobrze. Chodź, usiądź tutaj z nami. Tata wspominał, że mieszkałeś za granicą. Gdzie dokładnie?
To jakieś tajemnice? Nie, w Anglii. Nie no, ściema tutaj jest szyta tak grubymi, że nawet nie nićmi, ona jest szyta kablami. Ale naprawdę, jakikolwiek my mają sekret. Jak ona usłyszała, że no ojciec ściemnił, że mieszkała za granicą, to wystarczy powiedzieć, no tak, tak, no. Yes, yes, indeed, I lived in London. W sensie, ja nie wiem, jakie oni mają biznesy, ale ona naprawdę nie jest w stanie... No widać, że jest tutaj jakaś taka atmosfera sekretów, tak? I typiera nie jest w stanie tak ad hoc wskoczyć w tą ściemę. To słaby z niej oszust. Pewnie jest jakąś oszustką albo czymś takim. Super, gdzie dokładnie? W Hastings. To jest takie małe portowe miasteczko na południowym wschodzie, nad kanałem La Manche. Super, to szkoda, że mój chłopak już poszedł, bo on studiuje filologię angielską, więc chętnie mu o tym pogadał. Wow, dziewczyna, ty masz 16 lat, a twój chłopak studiuje? Dwoje w policję. I smell an age gap. No to szkoda, że ta policja jednak nie przyjechała. Nie no, 16 lat to już tam może się niby z nią spotykać, chyba tak mi się wydaje. Powiedz coś więcej, jak tam było, co tam robiłaś? Może później... Daj jej troszeczkę odpocząć, przecież ona niedawno wylądowała. Będziesz jeszcze miała mnóstwo czasu, żeby z nią porozmawiać. Ojciec ewidentnie nie chciał, żebym drążyła temat pobytu Ani za granicą. Ale byłam ciekawa, dlaczego? Ja pójdę na górę się położyć. W pokoju gościnnym wszystko jest przygotowane. Potem umyję. Dzięki. Ania będzie jakiś czas u nas mieszkała, dopóki sobie czegoś nie ogarnie. Mogliście mi wcześniej powiedzieć. Cześć, kochani. Cześć, mamo. Cześć. Kupiłam na obiad pierogi w naszej ulubionej pierogarni. A gdzie Ania? Poszła na górę odpocząć. Chwila, ty też wiedziałeś, że Ania do nas przyjedzie? Jasne, przecież razem z tatą odbierałam ją z lotniska. No to super, że mi powiedzieliście! No, super, no ojciec z matką już ustali jakby wspólną linię, że odbierali ją z lotniska i tak dalej. Oni wiedzą wszystko, razem są w tym, ale samej zainteresowanej nie powiedzieli, że ona jest z zagranicy, jakby kto pytał? Co to za najgorzej przeprowadzony skam na świecie? Przestań się tak zachowywać! Jak? Jak sfochowana nastolatka! Matylda! Zostaw. Porozmawiam z nią potem. Wiedziałem, że potrzebujemy troszeczkę czasu, żeby przyzwyczaić się do nowej sytuacji. Tamtego dnia bardzo mocno wierzyłem w to, że to się uda. Musimy się spotkać, błagam cię. Nie ogarniam tego wszystkiego, nie wiem, ile jeszcze pociągnę. Byłam pewna, że nie chciała, żebym słyszała tę rozmowę. Muszę kończyć. Mogę? Mhm. Nie ma żadnego bagażu? Zgubił się na lotnisku. Bardzo, bardzo chciałbym mieć pomysł, kim jest ta kobieta, bo jedyne co mi przychodzi do głowy, to że to jest jakaś, nie wiem, zaginiona córka jego albo jej, albo wspólna, która, nie wiem, została gdzieś uprowadzona albo uciekła. Nie wiem, sytuacja jest naprawdę bardzo dziwna, bo w sytuacji tej babci to było wszystko jakieś takie bardziej od razu waliło sektą. Tutaj nie jestem w stanie jeszcze nic wydedukować. Ojej, to trzeba zadzwonić, musi się znaleźć. Tak, już zgłosiłam. Ania, Tyśka, zapraszam na obiad. Idziemy? Tak. To wszystko było jakieś dziwne. Historia Anny i jej pobyt za granicą, to się wydawało takie naciągane. Nie, tak naprawdę ta Ania, to ona tak mało mówi, bo ona już polskiego zapomniała. Wiesz, jak to jest. Polak za granicą, no to 2 miesiące on już nie pamięta. On już tylko hello, żadnego dzień dobry. Nikogo nie obchodzi Polska, okej? Okay? Taki jest fakt. Kilka godzin później Matylda przyszła do swojego chłopaka. Mamo, mówiłam ci przecież, że jestem u Łukasza do 9:00. Dzwonię tylko zapytać, czy mogę dać Ani twoje zielone adidasy. Co, Ania nie ma butów? Przecież mówiłaś, że nie będziesz już w nich chodzić. Zmieniłaś zdanie? Jak wiesz lepiej, to po co dzwonisz? Nie musisz być taka niemiła. Nie widzę nic złego w pożyczeniu sobie ubrań czy butów. Ja na przykład zawsze miałem takie podejście, że jednak pożyczanie butów jest jakieś takie zbyt intymne. Pożyczanie butów to już jest o krok od pożyczania sobie gaci. W sensie, jeśli ktoś jest z tym fajny i tak dalej, no to nie ma problemu, niech tak robi z przyjaciółmi, ale na przykład jakbym ja miał dać Dominikowi swoje buty, Dominikowi Bossowi, którego bardzo kocham jak wspaniałego przyjaciela. Nie, przepraszam Dominik, nie dostaniesz moich butów. Mama chce, żebym pożyczyła Ani zielone adidas. I to jest problem? Laska tyle lat siedziała w Anglii i co, nie ma na buty? Niepotrzebnie się nakręcasz, odpuść sobie. Dzięki. Mysza, stój, nie obrażaj się. Może ona ma jakieś traumatyczne przeżycia
I dlatego nie chce opowiadać o swoim pobycie w Anglii. Może spotkało ją tam coś przykrego. Tak, i dlatego też pojawiła się nagle, pojawiła się pod nieobecność moich rodziców, pojawiła się bez bagażu. Tak, nie, stary, Łukasz. Dobrze mówisz, masz rację, wszystko jest git. Nie! Ja chyba już wiem, o co chodzi. Typiara po prostu posłuchała się Trumana, takiego influencera i wpakowała wszystkie pieniądze w kryptowaluty, po czym straciła wszystkie pieniądze. I po prostu przypomniało jej się teraz. Przypomniała jej się ta uśmiechnięta mina tego pieska z kryptowalut, który powiedział jej: tak, daj wszystkie oszczędności. Wow, wow. Teraz kobieta nie ma nic. Wszystko w porządku? Strasznie krzyczałaś. Ja? Coś się przesłyszałam. Na pewno? Tak, wszystko jest okej. Tak, wszystko jest okej. Minus 400% na czerwono, to on to nic nie znaczy. Nie chciałabyś może kupić trochę Shiba Inu? Pomyślałam, że może to mieć jakiś związek z traumą, o której mówił Łukasz. No tak, no wiesz, no jeśli ktoś się budzi w środku nocy z krzykiem, i abstrahując do tego, że wszystkie inne rzeczy jeszcze są, no wszystkie inne dziwne czynniki, jeśli ktoś się budzi w środku nocy z krzykiem, to tak, należy jakoś zwrócić uwagę, że może coś być, może mieć traumę, trzeba mu jakoś pomóc. Ale z drugiej strony to jest jakaś dziwna typiara, która nie wiadomo skąd się wzięła w tym domu, nikt nie zapowiedział jej przybycia i nie ma żadnego przedmiotu. Następnego dnia Matylda jedzie z matką do szkoły. Towarzyszy im Anna, która umówiła się na rozmowę o pracę. To chyba tutaj. Ale jaja. Coś się stało? No to jest blisko uczelni Łukasza. No dosłownie dwie ulice stąd. No to może pójdziemy do kawiarni w takim razie, po lekcjach. Dzięki, ale ja nie wiem ile mnie zajdzie. Spoko. Wezmę od mamy twój numer jak coś. Dobra. Aniu, a ja ci życzę miłego popołudnia. Mam nadzieję, że jesteś wyspana po pierwszej nocy w nowym miejscu. Było idealnie, nawet nie pamiętam, kiedy zasnęłam. Tymczasem tak naprawdę Alia chodzi po nocy, krzyczy. Musi otworzyć sobie balkon, bo się dusi. Było idealnie. Pamiętaj, że jakbyś czegokolwiek potrzebowała, od razu mów. Kłamała mamie jak z nut. Dlaczego nie chciała jej powiedzieć o swoich koszmarach sennych? Być może z tego samego powodu, dlaczego tobie nie chcę powiedzieć, że tak naprawdę nie nazywa się Ania. I że tak naprawdę nie mieszka w Anglii. I że tak naprawdę to wszystko jest ściema. Dzięki za buty. Jak tylko ogarnę jakąś robotę, to kupię sobie jakieś ciuchy. Spoko. A nie masz żadnych ciuchów z Anglii? Musiałam wszystko zostawić. Tyśka, nie zagaduj, musimy jechać. No, to ja idę. Fingers crossed. Co? No i plan się posypał. A mógł ojciec powiedzieć, że mieszkała w, nie wiem, Portugalii? Jaka jest szansa, że randomowo ta nasza bohaterka będzie umiała coś powiedzieć po portugalsku? No właśnie. Ania miała spotkanie niedaleko uczelni Łukasza, więc napisałam do niego SMS-a, żeby może się rozejrzał po okolicy, jak będzie szedł na zajęcia. No mówię ci, że ona nie powiedziała ci całej prawdy. Znowu zaczynasz. O Boże, ona po prostu dzisiaj wcale dobrze nie spała. A skąd ty to możesz wiedzieć? Bo słyszałam. Dosłownie poszła do niej i rozmawiała z nią. Może to jest bardziej przekonujące niż słyszałam. No widziałam, rozmawiałam z nią, byłam tam, przyszłam w nocy do jej pokoju. Dobrze, że nie ona do mojego. Nie wiem, miała chyba jakieś koszmary i krzyczała, że nie chce, żeby ją zostawić. Nie wiem, naprawdę nic nie słyszałaś? W tamtym momencie uznałam, że najlepiej będzie udawać, że o niczym nie wiedziałam. Ale dlaczego? Dlaczego w takiej sytuacji, cokolwiek to jest, dlaczego oni okłamują tą córkę? W sensie, nieważne, nie wiem jaki jest problem tej Ani, ale chyba większa jest szansa na sukces, że tam cokolwiek oni próbują zrobić się uda, jeśli córka będzie w to wtajemniczona. Chyba, że chcą na przykład wyruchać córkę ze spadku. No to wtedy może nie. Córciu, przestań w końcu spiskować i przyjmij do wiadomości, że mamy nowego członka rodziny. Tak po prostu. Tak, tak po prostu. Tak a propos, to jeśli to jest ich kuzynka, to czyją ona jest córką? No, może na przykład się okazać, że mama i tata nie mają żadnego rodzeństwa i wtedy skąd to się wzięło? Bosian przyniósł? Albo babcia i dziadek, bo to jest kuzynka rodziców. Tak, to jest kuzynka rodziców. Łukasz po otrzymaniu wiadomości od Matyldy wyszedł wcześniej na zajęcia. Po drodze zauważa Annę w towarzystwie dwóch wyglądających podejrzanie kobiet. Co tam potrzebujesz? No, 300 mam tylko.
No dawaj, stara, proszę. Ale ostatni raz. Dobrze, dobrze, młody, dobrze, dobrze kombinujesz. Też mógłbyś po prostu tak wychylić telefon za rogu, a nie się tak wychylać, ale gdzieś tam pomyślałeś o tym, żeby to nagrać. To się liczy. Tak. To jest najlepsze miejsce na zrobienie sobie selfie w tym momencie. Obdrapana brudna ściana z dziwnymi kobietami w tle. Mysza, wiem, że masz teraz lekcję, ale jak skończysz, to wbijaj do mnie na chatę. Mam dla ciebie newsa na temat twojej kuzynki. Będziesz w szoku, ale chyba znalazłem to, o co ci chodziło. Nie no, o co chodzi? No to przecież koleżanki z Anglii też przyjechały. Anglia niszczy ludzi, praca w Anglii sprawia, że już nigdy nie będzie taki sam. Po odsłuchaniu wiadomości od Łukasza nie mogłam się doczekać, aż lekcje się skończą. Byłam ciekawa, czego się dowiedział na temat Anki. O której to było? Chwilę po 8:00. Mówiła, że idzie na rozmowę o pracę. No to chyba nie dotarła. Co to za typiary? A, wiesz, takie... To moja pani ogólnie, wykładowczyni z historii angielskiego obszaru językowego, a ta druga uczy gramatyki. No, skąd on ma to wiedzieć? Jakieś losowe, dziwne typiary. Jeśli on by je znał, to byłaby to bardzo czerwona flaga, koleżanko. Nie wiem, ale mam wrażenie, że kojarzę skądś tą rudą wydzieraną. A jednak ją kojarzy. Ajajaj! Co robiły? Nie jestem pewien. Byłem za daleko, żeby słyszeć, o czym rozmawiały. Ale wydaje mi się, że przekazywały sobie coś z ręki do ręki. Mam na myśli jakieś dragi. W każdym razie wyglądały na znajomych. To mnie tylko utwierdziło, że rodzice ukrywali coś na pewno na temat Anki. Ty miałam rację. Mama mnie cały czas okłamywała. Ona ma tutaj znajomych. W sumie ci rodzice mają bardzo dużą chatę. A jak można się szybko dorobić w Polsce? No oczywiście, sprzedając dragi. No i proszę bardzo, twoi rodzice to są... To są dealerzy, to są kryminalni. Twój tata ma pseudonim Słowik. Co powiesz o tym? No może twoi rodzice nie wiedzą, jaka jest prawda. Wierzą we wszystko to, co Anka im powie. Elo, mordeczki. Co tam robicie? Co to za facia? Ej, ja znam tę laskę. Skąd? Wiesz, byłem na jej koncercie ostatnio. Young Leosia. Trochę się postarzała od tamtego czasu. I tak z daleka wyglądała lepiej. To ma ex. Serio? Ściemnia. Jak zwykle. Niech wam będzie. Maksywia dziara i sprzedawała dragi u mnie w liceum, ale potem zawinęły ją psy. Mówiłam. Powiedziałem coś nie tak? Wręcz przeciwnie. Bardzo nam pomogłeś. Dzięki, mistrzu. Do usług. Po rozmowie z Filipem pomyślałam, że może Anka wróciła z jakiegoś odwyku? Może w tej Anglii, o ile w ogóle tam była, wpadła w jakieś nieciekawe towarzystwo i rodzice nie chcieli, żebym się o tym dowiedziała. Tak, tak, była na odwyku 9 lat. Poszła tam mając 12 lat. Matylda poprosiła rodziców, żeby odebrali ją od Łukasza. Nasza córka jest coraz bardziej podejrzliwa. Dłużej tak nie pociągniemy. Uwierz mi, to nie jest dobry moment. A kiedy będzie dobry? Dziewczyny muszą się lepiej poznać. Tak, na pewno się lepiej poznają w momencie, kiedy córka jest bardzo podejrzliwa, ponieważ jest no trochę przerażona, trochę się boi. Teraz jeszcze dowiedziałaś, że tutaj handel narkotyków wchodzi. Ciekawe, że ona powie to rodzicom. Bo jeśli ona powie to rodzicom, a ich reakcja będzie taka... No przestań, na pewno po prostu dawała im... notatki z lekcji. O tu chodzi! Muszę wam coś powiedzieć. W szkole się coś stało? Nie, w szkole nic. Łukasz widział Annę na mieście. I to jest takie interesujące? Widział ją z jej koleżankami. Od dragów. Widziałam, jak rodzice na siebie spojrzeli. Byłam pewna, że trafiłam w dziesiątkę. Córeczko, opowiadasz jakieś bzdury. Temu chłopakowi musiało się coś przywidzieć. Przecież on nie zna Anny. Widział ją tylko u nas w domu przez chwileczkę. Ale ja widziałam zdjęcie, które jej zrobił. Zresztą poznałam ją od tyłu. Miała moje zielone Adidasy. No okej, okay, ale skąd wiesz, że jej koleżanki mają coś wspólnego z narkotykami? Do tego chyba nie trzeba żadnej specjalistycznej wiedzy, no. Gołym okiem to było widać. Znaczy, okej, gołym okiem to może tego nie było widać. Wiem, słowa zniszczyła Young Leosie, ale... Wiesz, mogłaś na przykład podkreślić, że coś sobie przekazywały, jakieś dziwne woreczki, że jedna z nich jest byłą kolegi twojego chłopaka i była skazana za dragi. To na przykład może... wzmocnić twoją teorię. Jedna miała tatuaże, druga wyglądała, jakby sama dawała w żół. No chyba przesadzasz. Nie można tak człowieka osądzać po samym wyglądzie.
No to, że ktoś ma tatuaże albo kolczyki, nie znaczy, że jest od razu podejrzany. Mam tatuaże i kolczyki. Kolczyki. Będę liczyć pliki, to są moje triki. Od kiedy ty jesteś taka tolerancyjna? Jak ja chciałam zrobić sobie tatuaż, to byłaś na nie. Matylda, przeginasz. Matylda, masz argumenty, przeginasz. Nie znasz złotej zasady, że rodzice mają zawsze rację? No to teraz spierdalaj. Mamy rację, wygraliśmy argument. Ja przeginam? Ty jesteś ślepi. Puściliście do naszego domu jakąś narkomankę, udajecie, że jest wszystko okej. Nie mów tak. Ale taka jest prawda. A te koszmary w nocy? Była na kładzie. Matylda, ja nie będę tego dłużej słuchał. Co robisz? A nie mówiłam. Od samego początku byłam pełna obaw. Czułam, że nagłe pojawienie się Anny nie wpłynie dobrze na sytuację w naszym domu. Tak, nagłe pojawienie się obcej kobiety w domu, bez żadnego ostrzeżenia i wmawianie jakichś dziwnych, pokrętnych teorii na jej temat raczej nie wpłynie na to, że córka szybko zaakceptuje ten fakt, że ta kobieta jest w domu. Czemu nie można po prostu wprost powiedzieć, o co chodzi? Ale Romek się uparł, mówiąc, że tak będzie najlepiej. No, Romek niestety był debilem. Nie martw się. Wszystko jakoś się ułoży. Ale już nie mogę tak. Nie mogę tak dłużej żyć. Kochani, obiecuję, że to już długo nie potrwa. Przejdziemy przez to razem. Zupełnie mnie zmroziło. Wyglądało na to, że Anka i mój ojciec mieli romans. Z której strony on ją po prostu przytulił? Jeśli już cokolwiek spekulował, to bardziej, że to jest jego córka. Że są jakoś spokrewnieni faktycznie, coś w tym stylu. Tam nie było nuty romantyczności. Ciekawe tylko, czy mama o tym wiedziała. Nie. Mama o niczym nie wie. Dlatego też tak ochoczo weszła w skam ojca. Ojciec jej też wmówił, że to jest kuzynka z Wielkiej Brytanii. Całą noc myślałam o tym, co zobaczyłam w kuchni. W końcu uznałam, że powiem o tym mamie. Jeśli to by się okazało prawdą, powinna o tym wiedzieć. Kochanie, spieszę się do pracy. Coś się stało? Muszę ci coś powiedzieć. Czy to naprawdę takie pilne? Nie możemy porozmawiać po południu? Już zdążyłaby to powiedzieć. W tym czasie, kiedy dzieje się ta rozmowa, zdążyłaby powiedzieć: wydaje mi się, że tata zgadza się z tą Anią. To by przykuło jej uwagę. Wtedy miałaby cały czas na świecie. Nie, muszę ci to powiedzieć teraz. Ojciec ma chyba romans. Z Anną. Nie wiedziałam, czy mam się śmiać, czy płakać. Nie minęły jeszcze 2 dni od przyjazdu Ani do naszego domu, a Matylda wymyślała coraz bardziej nieprawdopodobne teorie spiskowe. Znaczy, nie wiem, czy były takie nieprawdopodobne, bo dosłownie widziała, jak przekazują sobie dragi z jakimiś typiarami, więc to może było dosyć prawdopodobne jednak. Nie możesz zająć się czymś innym, na przykład nauką. Ale widziałam ich wczoraj w nocy w kuchni. I co robi? Przytulali się, a ojciec powiedział do niej kochanie. No. To poważna sprawa. Nie żartuj sobie. Nie wiem, nie widzisz w tym żadnego problemu? Nie wiem, może wy macie jakiś trójkąt i nie chcecie mi nic o tym powiedzieć. Nie, może oni po prostu na przykład do niej nigdy nie powiedzieli kochanie, jakoś do swojej córki kochanie. To trochę też smutne z ich strony wtedy. Ale no naprawdę, skąd ona wzięła teorię o romansie, to ja nie wiem. Bo to było tak bardzo ojcowskie, że bardziej się nie da. Ile ty masz lat? Naprawdę myślisz, że jeżeli dwoje ludzi się przytula, to od razu muszą mieć ze sobą romans? Nie, no jasne, mogłam się tego spodziewać, że będziesz jej bronić i udawać, że wszystko jest okej. To nie o to chodzi. No to o co? Ania ma teraz trudny okres. Zakończyła związek, w którym była przez wiele lat. Potrzebuje czasu. Twój tata wczoraj ją pocieszał, bo miała załamanie. Nie mogłaś mi od razu powiedzieć? Ostatnio trudno się z tobą rozmawia. Nie, z nią się nie rozmawia trudno. To wy macie jakieś dziwne tajemnice, które nie mają najmniejszego sensu, ponieważ gdyby od razu wtajemniczyć córkę w to, o co tutaj chodzi, to świat byłby wasz łatwiejszy o wiele. Ludzie, otrząśnijcie się, chyba że faktycznie macie imperium narkotykowe, no to wtedy może macie jakiś interes, żeby jej nie mówić. Matylda nie odpuszczała i było mi coraz trudniej wymyślać kolejne wytłumaczenia. Po południu Matylda spotkała się z Łukaszem. Opowiedziała mu o wszystkim, co się wydarzyło w jej domu. Chłopak jako jedyny trzyma jej stronę. Ja ci wierzę.
Dzięki. Chociaż w mojej sytuacji to nie za wiele zmienia. Gdzie w butach na łóżku? Sio! Matka sprząta, a ty co? Mysza, słuchaj. Mam dobre wieści. W przyszłym tygodniu Filip robi imprezę urodzinową. Będziesz mogła trochę wyluzować. Spoko. A właśnie, robimy z ziomeczkami zrzutkę na prezent. Chcieliśmy mu kupić nową gierkę. Wchodzisz w to? Jasne. Wiesz co, mam chyba nawet jakieś pieniądze tutaj, więc ci dam od razu. Nie, teraz jeszcze chłopak chce ją na hajs tutaj oskamować. Bardzo bym się zdziwił, ale bardzo by mi tutaj zaimponował program, gdyby się okazało, że ten chłopak ma coś z tym wspólnego, że jest jakoś zamieszany w tę sprawę. Pewnie tak nie będzie, ale chciałbym. I teraz właśnie Matylda odkryje, że jej pieniądze, które trzymała tutaj od komunii, zniknęły. Dziwnym zbiegiem okoliczności. W tym samym czasie, kiedy pojawiła się Ania. Co za przypadek? O kur... Co jest? Forsa zniknęła. Albo? Albo? Albo ktoś ją zabrał. Chyba nawet wiem kto. To było dla mnie jasne jak słońce, że to Anka zabrała kasę. Nie, ja myślę, że to tata wziął. Potrzebował szybko na wódkę, bo cała sytuacja go przerasta. Co robisz? Idę z nią pogadać. Nie zostawię tego tak. No chyba nie teraz. Przed chwilą widziałem, jak wychodziła z domu. Teraz? Teraz. No to co nic nie mówisz? Mysza, stój! Miałam dość Anki, jej panoszenia się po naszym domu i wchodzenia butami w nie swoje życie. Moja cierpliwość wtedy skończyła. Postanowiłam ją dogonić i zmusić, żeby się przyznała do kradzieży. Tam jest! Mysza, stój, no! No później z nią pogadasz! Czego? To ty. Oddawaj moje pieniądze, złodziejko. Nie wiem, o co ci chodzi. Zabrałaś moje pieniądze. Niczego ci nie zabrałam. Mówię przecież, że to tata wziął na wódkę. No słuchaj się mnie, Anie. Odpuść, proszę. Nie mam zamiaru niczego odpuszczać, dopóki mi nie odda. No, pokaż, co tu masz. Zostaw. Co, boisz się, że znajdę moje pieniądze? A może dragi, które za nie kupiłaś? O nie, akurat tak się zdarzyło, że tata przejeżdżał. I teraz tata wyjmie te pieniądze i odda jej, ponieważ okazało się, że nie sprzedadzą mu wódki, bo jest... No, no na liście tych klientów, którym wódki się nie sprzedaje. Pokaż to. Matylda, co ty robisz? Oddaj jej w tej chwili torebkę. Miałam nadzieję, że jak ojciec się dowie, co Anka zrobiła, to w końcu przejrzy na oczy. Ale ona jest złodziejką, udowodnię wam to. O czym ty mówisz? Zabrała moje pieniądze. Ona tego nie zrobiła. Ona tego nie zrobiła, bo ja to zrobiłem, no. Nie, nie odzyskasz ich. Ale ja to zrobiłem, córeczko. Już nie musisz jej oskarżać. Przestań. Już mam dosyć tych twoich spiskowych teorii. Nie mogę tego słuchać. Ogarnij się, dziewczyno. Do mnie to mówisz? Mysza. Zostaw mnie. Posłuchaj, nie będę powtarzał. Zostaw Anię w spokoju. Rozumiemy się? Nie słyszę. Tak. Ale dlaczego tak się podajesz? Drąż, powiedz, zniknęły mi pieniądze z pokoju. Torebka. A to są pieniądze. I to ja je pożyczyłem. Naprawdę on je wziął? Co ci... Nie, nie wziął ich. On tylko kryje tą Anię. Wszyscy wiemy, że on tylko kryje tą Anię. Ale... No stary zaskoczył. Widzisz, córeczka, potrzebowałem pożyczyć na tą wódę, ale już mam, spokojnie. Bo sprzedałem twoje pamiątki z wakacji. Nie przejmuj się. Zapomniałem ci powiedzieć. Musiałem zapłacić kurierowi, a nie miałem gotówki. Więc akurat zanurkowałem do twojego pokoju. Do tej jednej koperty, którą miałaś ukrytą. W której tak się składa, że wiedziałem, że masz pieniądze. Tak mi było najwygodniej. Musiałem ratować sytuację. Ale... To wszystko. Możesz już iść. Podwieźć cię gdzieś, Aniu? Podejrzewałam, że ojciec ściemniał. Nie miał pojęcia, ile miała w kopercie. Oddał mi za dużo. A to stonks, to tak się robi hajs, to olej, to dobrze jest. Masz zysk. Matylda nie może zrozumieć, dlaczego jej rodzice kolejny raz wzięli stronę Ani i nie wyciągnęli żadnych konsekwencji z jej zachowania. Załamana nastolatka postanowiła nocować dziś u swojego chłopaka. Nie ma opcji, że jakakolwiek stancja jest taka czysta. Tam powinno być milion pustych butelek po piwie. Nie wiem, jakaś kanapka sprzed miesiąca. Ty nie przeszkadzaj sobie, ja sobie zrobię kanapeczkę i spadam. A może powinnaś z nimi porozmawiać? Tak na spokojnie. Przecież już próbowałam. A próbowałaś spytać o nią kogoś z dalszej rodziny? No przecież ona musi mieć jakichś rodziców, dziadków, rodzeństwo. No nie za bardzo mogłabym zapytać.
W sensie, dziadkowie nie żyją. Z siostrą mamy nie mamy kontaktu. Nawet nie mam jej numeru. Ojciec nie ma rodzeństwa. Znaczy ma jakiegoś tam brata ciotecznego. Mieszka pod Częstochową. Ale... Znaczy, mogłabym do niego zadzwonić. No to na co czekasz? Słuszne i legitne pytanie. Ale ja dalej uważam, że plot Hall jest taki, że po prostu dziadkowie nie mieli rodzeństwa i ona nie ma prawa być kuzynką ich rodziców. Ale nie, no nie mam do niego numeru przecież. To jest, wiesz, taka dalsza rodzina raczej. Mm. Ej, a sprawdzałaś w internecie? Tam nic nie ginie. No to fakt. No ale nie znam jej nazwiska. Dobra, ale może zaraz się dowiemy. Ja pójdę po laptopa. To jest kuzynka mamy czy taty? Taty bardziej. Okej. Okay. Dobrze. No i wpisujemy, no Anna. Oleszko. I co? Pewnie nic. Zaraz, tak łatwo się nie poddajemy. Nie wierzę, ten współlokator tego chłopaka jest najbardziej użytecznym człowiekiem w tym wszystkim. On casualowo sobie przychodzi, mówi: a, co to patrz, a, to moja była, ona handluje dragami. Casualowo przychodzi, zrobi sobie kanapeczkę, a widzisz, ten problem, który ty masz, który przerasta cię tak bardzo, ja ci rozwiążę w 3 sekundy. Jestem po prostu najlepszym człowiekiem na świecie. Na socialach jej nie ma, ale... Dajcie mi chwilę. No i co, masz coś? No, napisałem do kolegi jeszcze z czasów licealnych. To powiedzmy, że taki bardzo dobry kolega dziary. To jest zdjęcie, tak? Stary, ja nie wiedziałem, że ty masz takie znajomości. Essa. Wow, to jest jakiś bardzo świeży odcinek, moi drodzy. O, to jestem teraz, jestem w szoku. Essa. Organicznie, teoretycznie organicznie, użyta Essa w paradokumencie. Wow, żyjemy w przyszłości, moi drodzy. Chyba już wiemy, skąd się dziewczyny znają. Ojacie. Ale jazda. Ciekawe, czy twoi starzy o tym wiedzą. Anka była z dziarą w więzieniu? Takiego odkrycia się nie spodziewałam. Bardzo fascynuje mnie to, jak szybko to się zdarzyło. Po prostu napisał do tego kolegi. Jeden kolega w 3 sekundy znalazł jakieś, nie wiem, zdjęcie, informacje, czy coś. W ogóle ta Ania była tam w tym equation jakkolwiek zawarta. Czy on po prostu napisał: ej, powiedz mi coś o dziarze. I to był ten randomowy trivia, który wypadł, wydropił. Jeśli tak, to mają naprawdę bardzo dużo szczęścia, powinni grać w lotto. Matylda postanowiła jednak wrócić do domu. Długo zastanawiała się, czy powiedzieć o swoim odkryciu rodzicom. Ostatecznie postanowiła rozegrać sprawę inaczej. O co chodzi? Musimy pogadać. Teraz? Tak, teraz. Słucham. Przyjrzałam cię. Wiem, kim jesteś i co robiłaś przez ostatnie 9 lat. Matylda, proszę cię. Typiara, pierwsze 3 dni, czy ile tam minęło, od wyjścia z więzienia jest w wielkim, zajebistym łożu. Chcę z tego skorzystać, a tak przychodzi jakaś gówniara, piłuje te mordy. Ja się nie dziwię, ja też bym się wkurzył. Poczekajmy z tym do jutra, porozmawiamy na spokojnie. Oj nie. Ja się już naczekałam. Zakładam, że moi rodzice nie wiedzą, że kilka ostatnich lat spędziłaś w więzieniu, odsiadując wyrok za morderstwo. Grubo. Wiesz, ja zakładam, że rodzice jednak wiedzą. To nie jest raczej tak, że ona ich oszukuje z czymkolwiek. Rodzice wiedzą wszystko. Jestem tego pewien. Skąd o tym wiesz? Nieważne. Ja to mogę wytłumaczyć. O nie. Ja mam gdzieś twoje wytłumaczenia, rozumiesz? Możesz się wyprowadzić z tego domu, bo jak nie, to inaczej powiem o wszystkim rodzicom. Dobry, wesoły kostek, można? Stary stał pod drzwiami, podsłuchiwał gumowe ucho. A ja strzelam, że okaże się, że ona zabiła kogoś w obronie własnej na przykład. Że to taka jest historia. My z mamą znamy całą prawdę. Słucham? Nie spodziewałem się, że sprawy zaszły aż tak daleko. Musiałem zdradzić Matyldzie choć część sekretu. Widać, nie dało się tego utrzymać w tajemnicy. Wiemy, że Ania była w więzieniu. I tak po prostu pozwoliliście mieszkać jakiś kryminalistce w naszym domu? No gdyby to jeszcze chociaż bliska rodzina była. Matylda, jest już późno.
Wiesz, że mama umówiła się z koleżankami, jeszcze nie wróciła. Połóż się spać, jutro ci wszystko wytłumaczymy. W twoim mieszkaniu pojawia się losowa typiara. Ty się dowiadujesz, że była w więzieniu za morderstwo. Chcesz to wytłumaczyć teraz, bo teraz siedzisz na bani. Ojciec like, nie, no pogadamy jutro, nic ważnego. Chłopie, no weź już spilnij, no. Twoja córka ma paranoję od kilku dni. Nie może o niczym innym myśleć. Chłopie, po prostu to powiedz, o co chodzi? O nie, albo ona, albo ja. Nie zamierzam być pod jednym dachem z jakąś ćponką i morderczynią. Nie ma takiej opcji. Matylda! Bardzo odważny dobór spodni. Matylda, córeczko, uspokój się. Próbowałam być spokojna, ale z wami się nie da. Zostaw te rzeczy i usiądź na chwilę. Proszę cię, obiecuję ci, że będę z tobą szczery. Tak? Tak jak przez ostatnie kilka dni? Jaką bajeczkę opowiesz mi tym razem? Fakt, stary nie ma już żadnego credibility. On wymyślił Wielką Brytanię, pamiętajcie. On wymyślił, a mógł po prostu powiedzieć, ha, to jest moja jakaś tam córka nieślubna, wróciła z więzienia, teraz tak będziesz żyła, nie masz nic do powiedzenia, tutaj bo masz 16 lat i jesteś naszą córką. W tym bez kitu, czemu po prostu jej nie postawili przed faktem dokonanym? Jakby co to mącenie ma sprawić? Co to ma dać? Co to ma wnieść? No, może mi powiesz, że Anna to jest córka twojego nieżyjącego przyjaciela, któremu obiecałeś się, że nią zajmiesz. Mieliśmy taką fabułę w ukrytej prawdzie. Nie chciałyśmy oddać dzieci do domu dziecka, dlatego wzięłyśmy po jednym chłopcu. Niesamowite, jak bardzo Uroboros zjada swój własny ogon. Ania, to twoja starsza siostra. Kto by się spodziewał po tym, w jaki sposób do niej podchodzi w tej kuchni. Ale to jak bardzo starsza musi być ona, skoro, no, nie wiem, na oko ma tak z 20 parę lat. One musiały się jakoś zazębić gdzieś. To nie może być tak, że ona była w więzieniu przez 16 lat. Grubo, naprawdę myślisz, że ktoś takiego uwierzy? Może gdybym była młodsza i trochę bardziej naiwna. Kochanie, daj mi dokończyć. Nie zamierzam. Córeczko. Wyjdź. Ale on akurat prawdę ci pewnie powiedział, no. Czemu to akurat, czemu ze wszystkich rzeczy, które on mówi, to ta jest dla ciebie taka niewiarygodna w tym momencie? No to jest najbardziej jasne rozwiązanie tej sprawy, że to jest twoja jakaś, z jakiegoś powodu zaginęła nasza siostra. Żegnaj, adios. Ty, wyszedł. Jaki ojciec tak by się zachował? Prawdziwy ojciec powinien krzyknąć i powiedzieć: jestem w moim domu! Moje zasady w moim domu! Wyjdę jak będę chciał! Następnego dnia, kiedy Elwira poszła obudzić Matyldę, okazało się, że pokój córki jest pusty. Romego powiedział zdenerwowanej żonie o tym, co stało się poprzedniego wieczoru. Od początku ci mówiłam, że trzeba to inaczej załatwić, ale ty musiałeś postawić na swoim. Nieprawda. Oboje ustaliliśmy, że tak będzie lepiej dla Matyldy i dla Anny. I co? Po twojemu jest dobrze? No nie, teraz wiem, że to był błąd, ale nie zwalaj całej winy na mnie. Mogłeś przynajmniej zaczekać z tą rozmową, aż wrócę. Ale nie, ty musiałeś od razu wszystko jej powiedzieć. Znaczy, on nie miał za bardzo wyjścia, on starał się jak najszybciej jakoś tę sytuację uspokoić. To, że nie wyszło do końca, no to że on przynajmniej się starał, tak? On przynajmniej próbował. A ty co, umówiona z koleżankami? W takiej chwili newralgicznej takie dymy się dzieją, a ty idziesz z koleżankami chlać? Co z ciebie za matka? A jeśli nie będzie chciała z nami już rozmawiać? Od rana nie odbiera telefonu. Pewnie jest w szkole. A jeśli nie? Jeśli ta sytuacja ją przerosła? Przecież wiesz, nastolatki w tym wieku mają różne głupie pomysły. Nawet tak nie myśl. Nawet jeśli nie ma jej w szkole, to pewnie poszła do Łukasza. No to na co czekasz? Sprawdźmy to. Ed Buster! Witajcie, kochani. W dzisiejszym teście szalonego laboratorium Adbunia będziemy sprawdzać, czy Matylda na pewno jest u Łukasza. Zrobimy to za pomocą pirani. O kurde, to pryska dookoła. Twoi starzy nie będą zadowoleni, jak okaże się, że znowu zerwałaś się z lekcji. W tym wszystkim, co zrobili, to naprawdę mam to gdzieś. No, szczerze mówiąc, to jest wielki, palący się budynek. Wszystko, kurwa, płonie wokół. I oni by przyszli, zapalili zapałkę i powiedzieli, no widzisz, jak się pali zapałkę. Nie no, jest taki dym, że ja naprawdę nie rozumiem, jak ci ludzie mogą nie myśleć o tym, w jakim świecie stałoby się tak, że to nie byłoby ich najgłówniejszym fokusem przez te wszystkie dni. Baba nowa w domu, dziwna obca baba, córka szaleje. No idę z koleżankami na chlańsko. Po kłótni z ojcem postanowiłam na jakiś czas zaszyć się u Łukasza. Potrzebowałam czasu, żeby to wszystko poukładać. Tutaj mnie nigdy nie znajdą, ponieważ nigdy nie powiedziałam rodzicom, gdzie Łukasz mieszka. Mistrzu, znowu zapomniałeś kluczy? To ty? Cześć. A co ty tutaj robisz, co? Śledziłaś mnie? Ojciec dał mi adres, mogę wejść? Ale ja nie mam o czym z tobą rozmawiać.
Rodzice się o ciebie martwią. Powinnaś wrócić do domu. A kim ty jesteś, żeby mówić, co ja mam robić? Twoją przyrodnią siostrą. Naprawdę nie pamiętasz, jak opiekowałam się tobą w dzieciństwie? Miałam coraz większy mętlik w głowie i pustkę, jeśli chodzi o wspomnienia z dzieciństwa. To jest ciekawe, bo jeśli okaże się, że ona po prostu zapomniała o tej siostrze, tak bez udziału jakichś, nie wiem, substancji, osób trzecich, czegokolwiek, to byłoby to bardzo dziwne. No, ja rozumiem, mało pamiętać z dzieciństwa, ale come on, jak masz tam, nie wiem, 8 lat, to jakieś strzępki są. Pamiętałaby istnienie starszej siostry, no do cholery, to nie jest coś, czego się zapomina. Nie wierzę ci. Wyjdź. Jak możesz być tak... Jaka? Niewdzięczna? Po tym wszystkim, co dla ciebie zrobiłam? Wyjdź. Nie chcę z tobą rozmawiać. A może na przykład ona obroniła w dzieciństwie przed jakąś wielką krzywdą tą siostrę? Oni po prostu nie chcą, żeby ona sobie... Okej. Okay. Trauma spotkała Matyldę. Przez tą traumę wyparła to wspomnienie. Oni nie chcą, żeby to wspomnienie wróciło. Bam! Rozgryzłem to. Jeśli mam rację, musicie zostawić komentarz, lajka, suba i odsubskrybować kanał Lakarnum. Widziałam się z nią. Ona nic nie pamięta. Traktuje mnie jak wroga. Jest już prawie dorosła. Powinna poznać prawdę. Nie jesteśmy w stanie dłużej tego przed nią ukrywać. Wymyślimy coś. Ale to już nawymyślaliście, to już trochę się rozlało. Jak, nie możecie teraz po prostu wczytać poprzedniego save'a i powiedzieć, nie, tak naprawdę była w Niemczech była. Guten Tag! Ona już nam nie wierzy. Nie po to chroniliśmy ją przez tyle lat. Ona nie może dowiedzieć się, jaka jest prawda. Nie pozwolę na to. A jaka jest prawda? Kochanie... Romek, nie! Macie ostatnią szansę, żeby mi powiedzieć. Jak nie, to możecie o mnie zapomnieć. Możesz. Powiedz wszystko, Anna. Zrywam twoją przysięgę milczenia. To było 9 lat temu. Byłaś wtedy małą dziewczynką. Ja nie mieszkałam wtedy z wami, ale czasami na prośbę taty opiekowałam się tobą. No, to prawda? Tamtego wieczoru nie byłyśmy same. Przyszedł do nas mój chłopak i był bardzo pijany i strasznie się pokłóciliśmy. Ty zielo! Zdradziłaś mnie! Nie zabudź, kochanie, to nie tak przysięgnę, że się nie zdradziłam! Chwila, nie rozumiem timeline. Ojciec ma tam 40 chyba 9 lat. 9 lat temu miał 40 lat. Ona tutaj ma jakieś 23. Kurde, ojciec szybko ją spłodził, muszę przyznać. Nie próżnował. Gówno mnie obchodzi, jakiś głupi bagon! To wyjdź! W ogóle to wygląda, jakby oni byli w jakimś obskurnym pubie, a nie u nich na chacie. Rozumiem, że ona zapraszała tego chłopa, żeby po prostu chlali sobie tam. To może ja się nie dziwię, że Matylda jednak wyparła to z wspomnień. Ty widziałaś wszystko i potem... Widziałaś jeszcze, jak płacze w łazience i... Matysiu, idź spać. I potem wzięłaś nóż. Say what? O kurwa! A to młoda chciała zrobić vengeance. Okej, okay, dobra. Myślałem, że to będzie jakaś bardziej mroczna historia. Ale nie, młoda po prostu chciała zabić. I zapomniała o tym. Zapomniała o tym wielkim aspekcie swojego życia pod tytułem mam starszą siostrę, czasami się mną opiekowała i próbowałam zabić jej pijanego chłopaka. To ja go zabiłam? To chwila, to dlaczego wzięłaś winę na siebie w takim razie? Mordo! Jakieś tam 8-letnie dziecko było w stanie takie coś zrobić, czy 7-letnie, czy ile? Okej, okay, musimy sprawdzić, czy ona nie jest opętana. Czy możemy zadzwonić szybko po tego łowcę demonów z ukrytej prawdy? Chyba mamy tutaj do czynienia z opętaniem. Żeby cię chronić. Byłaś taka mała i niewinna. Ale widzisz, niewydajnie to zrobiłaś, koleżanko. No bo gdybyś to jednak zwaliła na tę małą dziewczynkę, no to nic by się nie stało. Dziewczynka nie może iść do więzienia. A ty możesz do więzienia, zrujnowałaś sobie życie. I w imię czego? W imię tego, żeby teraz dymy były? Trzeba było normalnie na dziewczynkę zwalić i tyle. Essa. Nic nie pamiętałaś. Przez pierwsze dni nic w ogóle nie mówiłaś. Plot twist. To wszystko ściema.
po prostu robią jej jaja z mózgu. I tak naprawdę nic takiego się nie wydarzyło. I ona po prostu jest morderczynią bez skrupułów. A co ma z tym wszystkim wspólnego Dziara? Czemu Dziara dostawała pieniądze? Następnego dnia Matylda spotkała się z Łukaszem i opowiedziała mu ze szczegółami, co się wydarzyło 9 lat wcześniej. Naprawdę nic nie pamiętasz? Jak Anna tak opowiadała, to miałam jakieś strzępki wspomnień, ale żadne zdarzenie mi się nie przypominało. No to nieźle. Mam takie wyrzuty sumienia, że ją tak źle traktowałam. No ale skąd mogłaś wiedzieć, co ona dla ciebie zrobiła? Tak czy siak mogłam być bliższa. No to akurat fakt. Dzięki. No a nie zastanawiałaś się, dlaczego wzięła całą winę na siebie? Naprawdę, stary, nie masz takiej myśli, że kurwa, moja dziewczyna zabiła kogoś mając 7 lat? Znaczy, może mieć podejście pod tytułem to pojebane, albo that's metal. Yeah, that's pretty metal. Mam nadzieję, że będziemy miały teraz okazję nadrobić stracony czas. Ona nie ma żadnej bliskiej rodziny. Jej mama zmarła, jak była w moim wieku. Tylko ojciec jej został. Sergi? O, to Anna. Idziemy dzisiaj do kina. Hej, siostrzyczko, no, gitarka już, chillera, no. Na co idziemy do kina? O, ten horror o dzieciach zabójcach, no. O, hej, wybrałaś już film? Nie, przepraszam, ale nie dam rady dzisiaj. Anna brzmiała jakoś dziwnie. Miała inny głos. Ojej, coś się stało? Nie, tylko muszę coś załatwić. Wszystko w porządku? Tak. Zostawiłam ci coś w pokoju. Dobrze, ale Anna... Halo? Ha. Czyżby Anna uciekła z domu? Czyżby Anna rozpłynęła się we mgle? Buty, karteczka zapisana dziękuję i pendrive. Co takiego można znajdować na tym pendrive'ie? To będzie Rickroll jak nic. Nie jestem dobrym człowiekiem. Tamtej nocy, kiedy zginął Seba, upiliśmy cię. Bo nie chcieliśmy, żebyś nam przeszkadzała. Okej. Okej, to trochę chujowe. Czemu? To dlatego nic nie pamiętałaś. The fuck! Wow! To słabe? Kto by pomyślał o tym, żeby upić 7-letnie dziecko? Miałam nadzieję, że pobyt w pierdlu pozwoli mi zapomnieć. To miała być moja pokuta, ale... nic z tego nie wyszło. Wpadłam w złe towarzystwo. Jan Leosia zwana Dziarą. Nie. Ania. Ciało Anny Oleszko. Nie. Tak to się nie skończyło. Nie. Ona po prostu odeszła za tęczowy most. Anna Oleszko odeszła za tęczowy most Czaskowskiego nad Wisłą i miała essę. Essa. No, także, moi drodzy, wszystko doskonale się skończyło. Anna pogodziła się z przeszłością, poszła za tęczowy most szukać garnka ze złotem, a Matylda czuje bombę, jest zajebiście w tym momencie. Wow, co za pojebany odcinek, co za pojebany plot twist. Trochę bardzo mocno w 5 minut ostatnie nam narzucili kontentu. Mordercze dziecko, upijanie dziecka. Ja nie wiem, czy mogę mówić w ogóle takie rzeczy na YouTubie. Szalony odcinek, moi drodzy. Sekrety rodziny potrafią tak bardzo zaskoczyć, jak chyba żaden inny paradokument. Wow. Moi drodzy, dziękuję za polecenie tego odcinka, chociaż... nie wiem, czy powinienem. Jeśli macie jakieś inne fajne odcinki, polecacie mi tutaj je na Instagramie, wysyłacie mi na Instagramie. I cóż, jeśli zostaliście ze mną do końca, to zostawcie lajka, zostawcie suba i zostawcie komentarz o treści Tęczowy most! Tęczowy most! Krzyk w górę. No, a my widzimy się już bardzo niedługo. Ciao!